Modu modu zapłonowy, matku zwarnie jajeczkowy. Modu modu zapłonowy, twoje chwile spalinowej. Modu modu zapłonowy, dobrze łańcuch na oczony. Jest mieszanka też gotowa, no i kurde tamy lody. Witajcie w dzisiejszym odcinku, w którym podziałamy piłą, bo już jest na chodzie. Husqvarna 45. No dokładnie, cewka była padnięta. Cewka, właściwie to moduł zapłonowy. Co prawda założył mi nową cewkę fachowiec, ale no, za bardzo się pośpieszyłem, bo pisaliście w komentarzach, za co Wam dziękuję, że takie cewki, takie moduły są dostępne w internecie. Można to zmienić samemu. No ale wyszło jak wyszło, mówi się trudno. Zmienimy ją teraz. Znaczy zmienimy, odkręcimy i wkręcimy z powrotem na swoje miejsce ten cały moduł. Ale najpierw sprawdźmy, czy chodzi, czy dobrze pali. Łańcuch nieostry. W sośnie jeszcze pracuję, ale w czymś grubszym to nie idzie. Kurde. Dobra. Żeby się dostać do tego modułu, trzeba też odkręcić kurde szarpak. Czy tam po prostu ten dekiel od szarpaka. A tak się pośpieszyłem, bo mówię, kurde, mam znajomego, co się zna na tych piłach. Znajomy znajomego właściwie. O, ja akurat tak kurde przejeżdżałem, miałem ją w bagażniku, mówię. No to będzie moduł, nie? No moduł. 160 zł taki moduł. Są też droższe, ale powiedział, że ten będzie dobry. No to dobry, jak dobry. O, cyk. I teraz tak, to nie jest tylko kwestia odkręcenia kluczem, tu akurat ampulowym, tych dwóch śrubek, na których trzyma się ten moduł. Ale najważniejsza sprawa to jest zachowanie tutaj odpowiedniej szczeliny pomiędzy tym modułem a kołem zamachowym. A więc przydałoby się takie ustrojstwo zwane szczeliniomierzem. Szczeliniomierz? Szczeliniomierz? Jakoś tak. Takie kurde te liski o różnej grubości. Fachowe wariatory. O. Z tego co tam wyczytałem, przerwa nie może być większa niż milimetr, bo będzie źle. Mi się wydaje, że tutaj jest ustawione na 0,25 mm. Ale żeby nie było za 10 lat, jak znowu się to zepsuje, czy za 20, kto wie za ile, to odpinam to wszystko, żeby się przyzwyczaić do wymiany tego ustrojstwa i odkręcam. To Jarek, po co dawałeś komuś, by od razu to robić? O kurde, jak zakręcone mocno. A ja nie miałem pewności, wiecie, że to jest to, zepsute. Szkoda mi było od razu wydawać 200 zł. Mówię, kurde, może ktoś zobaczy, popatrzy, może to jest co innego, a nie moduł. Wiecie, ale dobra, nie ma co narzekać. Zawsze przed odkręceniem czegokolwiek warto sprawdzić, nie, jak to było założone. Nawet zmierzyć sobie, ile ta szczelina wynosiła tymi, kurde, listkami. To jak założymy z powrotem tak samo nowe ustrojstwo, to nam z pewnością to zadziała wszystko. Wiecie, o co chodzi. To są porządne piły. Teraz już takich nie robią. Nie opłaca się robić tak dobrych pił, jak można co parę lat kupować nową. Z tego, myślę, założenia wychodzą firmy wszystkie. Że jak komuś się zepsuje, a mu jest potrzebna, to i tak kupi.
oba wyglądają identycznie, no bo to jest, kurde, to samo. Dobrze to ustawimy, co jest źle. O tak. Tego zakładamy z powrotem. Już będziemy za 20 lat, jak się znowu zepsuje, umieć to samemu naprawić, wymienić. Jak widzicie, jest trochę luzu, właśnie po to, żeby ustawiać tą przerwę między tym kurde dziadostwem, a tym kołem zamachowym. Panie, coś to jest nie tak. Leciutko przykręciłem. No i teraz te listki szczeliniomierza. Robiłem to sposobem. Z jednej dałem 0,3, z drugiej 0,25. Dokręciłem, docisnąłem. Znaczy docisnąłem, dokręciłem i cześć. Musi być dobrze. Także składam i odpalam. Wyczyścić tu trochę. Najpierw trzeba zobaczyć, czy zapali. Nie idę, bra. Jak chodziła, tak chodzi. Znaczy, że nie jestem najgorszy fachowiec. No nie ma sensu już się pastwić nad tą piłą, bo jest nieostra. Po naostrzeniu można ciąć, ale chodzi jak chodziła. Także założyłem idealnie. Także można mechanikować. Ostrze pilnikiem. Po tylu latach trochę się nauczyłem. Jak powoli się robi dokładnie, też się naostrzy. Około 45 stopni kąt. Lekko przekręcam tak rękę i do góry. Siła w precyzji. Dziabie. A więc cóż, najważniejsze, że piła działa, także trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, cześć! Jest moc w tej siekierze.